Czy ja naprawdę jestem synem Boga? Czy jestem jego córką? Może spytać każda chrześcijanka. Oczywiście, że jestem, ale jak tego doświadczyć? Jak to w sobie odkryć? Jak to zobaczyć? W dzisiejszej Ewangelii dostajemy ważną wskazówkę. Pan Jezus mówi: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I tutaj dalej uwaga, w ten sposób. Tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Co nas usynawia? Modlitwa za nieprzyjaciół. Miłość do naszych nieprzyjaciół. Wtedy doświadczamy tego, że jesteśmy ukochani przez Pana Boga, jako Jego dzieci, jako Jego córki i synowie. Pan Jezus nigdzie nie nauczał, że mamy się lubić ze wszystkimi, że wszystkich mamy lubić. Nigdzie nie padło takie zdanie, ale wiemy, że mamy wszystkich kochać, uczyć się kochać. Pewnie łatwiej jest nam pokochać kogoś, kogo lubimy. To naturalne, to bardzo ludzkie, ale również tych, z którymi nie jest nam po drodze, mamy kochać i dostajemy łaskę. Dostajemy łaskę, dostajemy siłę, jeśli żyjemy blisko Pana Boga, aby tak rzeczywiście było. Wybieram Boga wtedy, kiedy powstrzymuję się od osądzania innych, kiedy próbuję wybaczać. To jest oddzielny temat, dość długi. Wybaczenie z reguły zakłada pewien czas, to jest proces, ale nie zostawiam tego samemu sobie, próbuję. Kiedy dbam o czystość serca, czyli nie żywię uraz, dbam o czystość moich myśli na temat bliźnich, zwłaszcza tych, za którymi nie przepadam i tych, którzy nie lubią mnie. Pan Jezus nie mówi nam też, że mamy potulnie zgadzać się na krzywdę ze strony naszych nieprzyjaciół. Miłość nieprzyjaciół nie polega na tym, że ja udaję, że nic się nie stało, że nie zostałem skrzywdzony. Oczywiście, że nie. Wolno nam protestować, a nawet powinniśmy protestować przeciwko krzywdzie. Mamy prawo się bronić, ale nie wolno nam robić tego bez miłości. Bez miłości względem tego, który dopuścił się jakiegoś zła, bo on również jest dzieckiem Bożym, również jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. I jeśli zrobił coś złego, to z własnej biedy, to z własnej słabości. Wybieram Boga, kiedy modlę się za moich nieprzyjaciół, wtedy, kiedy próbuję ich kochać, choćby po ludzku było to niesamowicie trudne. Panie Jezu, uwielbiam Cię dzisiaj w Twojej miłości do mnie najpierw, bo to nią mogę kochać innych, nie swoją ludzką miłością, która jest słaba, ograniczona, której szybko mi brakuje, ale Twoją miłością. Oddaję Ci wszystkie te osoby, których nie lubię, z którymi nie jest mi dobrze, z którymi nie jest mi po drodze. Zawierzam Ci tych, którzy mnie w jakikolwiek sposób zranili, skrzywdzili. Modlę się za nich dzisiaj. W nich wybieram Ciebie i proszę Cię o łaskę czystego serca, wolnego od osądu, od pogardy, od potępiania innych. Amen.